Cześć, witajcie w drugim odcinku FeeBrain TV. Jeżeli do tej pory nie polubiliście nas na Facebooku, macie teraz tą możliwość. Wystarczy, że wpiszecie sobie ten adres tutaj. Jak i również zasubskrybujecie nasz kanał na naszym kanale na YouTube. Tu. W tym odcinku chcielibyśmy Wam pokazać, jak powstają kable konektoryzowane. Pokażemy Wam każdy etap produkcji naszych kabli, dzięki czemu zobaczcie, jak to skomplikowany jest proces. Zapraszam na odcinek. Wszystkie kable są mierzone przez pracowników z działu zapewnienia jakości pod względem parametrów transmisyjnych. Proces ten pozwala na selekcję kabli i niedopuszczenie do produkcji materiału o jakości odbiegającej od normy. Wtyki również podawane są kontroli na wejściu w dziale laboratoryjnym. Najważniejszym parametrem decydującym o jakości złączy użytych do produkcji jest koncentryczność wtyku światłowodowego. Ściśle określone normy dla tego parametru powodują, że wyprodukowane kable mają minimalne straty tłumienieniowościowe. Proces cięcia kabla przebiega w sposób kontrolowany. Urządzenie zdawcze pozwala na odwijanie kabli z dużych i ciężkich bębnów oraz kontrolę naciągu kabla, co uniemożliwia uszkodzenie włókna wewnątrz kabla. Stripowanie kabla przebiega w kilku etapach. W zależności od typu złącza używany jest odpowiedni wzornik. Pierwszy etap w procesie stripowania polega na usunięciu zewnętrznej powłoki, gdzie następnie przeprowadzane jest usunięcie włókien aramidowych. Po tej czynności następuje przecięcie buforu, co doprowadza do odsłonięcia włókna. Włókno narażone jest na mikrouszkodzenia, dlatego do tej czynności użyty jest precyzyjny sprzęt. Stripowanie włókien światłowodowych jest niezwykle istotnym etapem, ponieważ zapewnia brak wad na kolejnych etapach produkcyjnych, gdzie każda rozbieżność w długości danej powłoki wpłynie negatywnie na wyrób gotowy. Proces dozowania polega na umieszczeniu kleju wewnątrz feruli. Zastosowany klej został wybrany spośród wielu dostępnych produktów. Jego właściwości, długość dozowania, proces utwardzania, sposób ścierania podczas polerowania mają kluczowe znaczenie w etapie produkcyjnym. Podobnie jak w procesie stripowania należy używać wzornika. Złącze mają określoną ilość kleju wewnątrz feruli. Przy procesie dozowania należy zachować ściśle określoną procedurę. Odpowiednia ilość kleju w złączu, brak zabrudzenia części składowych, brak pęcherzyków powietrza wewnątrz kleju i wiele innych czynników wpływa na poprawność uzyskanego produktu. Ze względu na wymagania wytrzymałościowe i mechaniczne, konieczne jest zapewnienie trwałego i skutecznego połączenia złącza z kablem światłowodowym. Proces cięcia nadmiarowego włókna dokonuje się przy użyciu urządzenia laserowego. Przy pomocy lasera można precyzyjnie określić miejsce obcięcia wszystkich włókien światłowodowych. Poziom, w którym włókna światłowodowe powinny zostać obcięte, jest określony dla każdej feruli. Aby czynność uczynić w większym stopniu powtarzalnym, jednorodnym i precyzyjnym, do obsługi lasera używa się dedykowanych uchwytów do danego rodzaju złącza. Polerowanie złączy światłowodowych stanowi najtrudniejszy etap w procesie konektoryzacji. Wiele czynników procesu polerskiego wpływa na jakość powierzchni czoła feruli oraz parametry geometryczne złącza. Polerowanie jest procesem składającym się z wielu etapów. Każdy etap wiąże się z wieloma czynnikami, które mają istotny wpływ na jakość wypolerowanego złącza. Czas trwania, użycie odpowiednich padów i papierów, a nawet jakość wody oraz użyte produkty do czyszczenia mają szczególne znaczenie na wyrób gotowy. Kontrola wizualna inspekcji powierzchni czołowej złącza jest jednym z etapów kontroli poprawności wyprodukowanego złącza. Spełnienie wszystkich wymogów odnoszących się do wymagań geometrycznych nie gwarantuje poprawności w działaniu systemu światłowodowego. Bardzo duże znaczenie ma jakość czoła powierzchni feruli. Kontrola tej powierzchni odbywa się za pomocą mikroskopu. Efektem dobrze wypolerowanego złącza światłowodowego jest uzyskanie parametrów w ściśle określonych granicach. Podczas kontroli interferometrycznej brane jest pod uwagę kilka znaczących parametrów, takich jak promień krzywizny, przesunięcie wierzchołka, wysokość włókna oraz kąt wypolerowania. Ostatnim etapem jest kontrola transmisyjna. Proces pomiaru realizowany jest za pomocą mierników mocy albo reflektometrów. Wyniki zapisywane są na dysku w celu sporządzenia raportów. Wszystkie wykorzystywane urządzenia są sprawdzane i poddawane kalibracji co roku, gdzie jest to gwarancja prawidłowego pomiaru. Jak sami widzieliście, proces produkcji jest skomplikowany. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci byli zadowoleni. Aby jakość finalnego produktu była wzorowa, każdy proces musi być bezbłędny. Dzięki wielkie, że jesteście z nami. Zapraszam na kolejny odcinek FeeBrain TV. Cześć!